Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. Witamy w kolejnym odcinku cyklu Alfabet Inwestora. Dziś pochylimy się nad hasłem EBITDA, co oznacza, że dotarliśmy już do literki E. EBITDA to innymi słowy zysk netto, który nie uwzględnia takich zabiegów jak amortyzacja, jak opłaty podatków, czy też jak koszt finansowania przedsiębiorstwa. Jest to jedna z miar, które oddają rentowność firmy. Bardzo częstym zarzutem w stosunku do tego wskaźnika jest właśnie fakt, że nie uwzględnia on tych trzech kluczowych z punktu widzenia sprawozdawczości i rachunkowości czynników, takich jak właśnie podatki, koszt pozyskania kapitału, czy też koszty związane z utratą wartości aktywów przedsiębiorstwa, które muszą być odzwierciedlane w odpowiednich tendencjach w księgowości. Natomiast cenną zaletą tego wskaźnika jest to, że pozwala on pokazywać inwestorom, które spółki na swojej działalności operacyjnej generują najwyższe rezultaty i które gwarantują uzyskiwanie zysków ze swojej podstawowej działalności.